Państwa, kończy się zwiedzanie, bo wyjście zbliża się nieubłaganie. A jeśli nie brakuje Wam gotówki, możecie także nabyć tu pocztówki. No rzecz jasna, oglądać jakieś zdjęcia jest nieładnie. I może nawet szczęka Wam opadnie, lecz damy, wertując fotek pęk, marzący ten wydadzą je. I dalej, proszę! Napędem jest myśl i lekkość motylich skrzydeł. Żeglując, wprawiają w ruch cząsteczki wybujałych fantasmagorii, które trafiają do archipelagu wysp ze źrenicy oka malarza, zrywając. Thank you.
Zachwycić. Artysta bez odbiorcy nie istnieje. Zapytany o to, czy malowałbym obrazy na bezludnej wyspie, odpowiedziałem tak, ale pod warunkiem, że zostałbym odnaleziony. Mówią o mnie różne rzeczy dobre, czasem złe. Wszystko jest prawdą, tylko nie znają szczegółów. Jestem bardzo płodnym malarzem, to dobrze. Ważne jest, aby pozostało po artyście jak najwięcej obrazów. Wtedy zasięg światowy się zwiększa. Picasso namalował 8000 płócien. Żył długo i malował szybko. Ja maluję wolno, ale zamierzam stworzyć więcej obrazów niż Picasso. Nigdy nie malowałem z taką przyjemnością w takim poświetle. Nie przypuszczałem, że śpiesząc się można doznać tyle radości. Teraz wiem, czym jest uniesienie twórcze. To piękne i uzależniające. Schodzę na ląd rzeczywistości i czekam na kolejne.
Co się tam daje? Co? Poprawę już.